będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani, w 16 dniu rekolekcji, dniu, który nosi tytuł Świat oddany, świat poświęcony, świat w niepokalanym sercu Maryi. Dzisiaj, kochani, głębiej będziemy mogli odkryć to, co już mówiliśmy we wprowadzeniu, że ta droga do poświęcenia się niepokalanemu sercu Matki Bożej to jest droga Kościoła powszechnego, droga, na którą wchodził każdy papież XX wieku i również papieże wieku XXI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek. Będziemy mogli głębiej to odkryć, żeby to głębiej zrozumieć ten Boży plan. A dlaczego tak bardzo papieżom zależało na tym, aby oddać świat niepokalanemu sercu? Każdy z nas mieszka w jakiejś szerokości geograficznej tego świata i na każdym miejscu doświadczamy i dobra, i niestety zła. Dlatego Jan Paweł II, gdy dokonywał tego poświęcenia, najpierw w 82, potem w 83 i 84, to używał bardzo konkretnych sformułowań, które niestety nie są nam obce również i w tych czasach. Jan Paweł II mówił: wybaw nas od głodu i wojny, od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania, od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego, od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, od deptania Bożych przykazań, od usiłowania zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich i od grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Wybaw nas, wołał Jan Paweł II, zawierzając świat niepokalanemu sercu. Czy dzisiaj to słowo wybaw nas, Matko, jest mniej potrzebne niż wtedy w 82 roku? Myślę, że to jest pytanie retoryczne, dlatego uznajmy to za bardzo ważne życzenie płynące z nieba. I w tym odkrywaniu niech nas prowadzi właśnie Duch Święty, w tym odkrywaniu roli niepokalanego serca Matki Bożej w ratowaniu nas od wszelkiego zła. Szczęść Boże, kochani. Szczęść Boże. Dzień 16 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Świat oddany, świat poświęcony, świat w niepokalanym sercu Maryi. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Źródło. Pierwszym i najważniejszym poświęceniem świata niepokalanemu sercu Maryi było wcielenie Jezusa. W Jezusie, w łonie Maryi, zostało wtedy zamknięte całe stworzenie. To poświęcenie zostało przez Jezusa uroczyście ogłoszone na krzyżu w słowach: oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Podkreślał to w Fatimie Jan Paweł II, mówiąc: poświęcić świat niepokalanemu sercu Maryi, to znaczy przybliżyć się za pośrednictwem Matki do samego źródła życia, które wytrysnęło na Golgocie. Poświęcić świat sercu Maryi, niepokalanemu sercu Matki, to znaczy wrócić pod krzyż Syna. Uczestnikami tego poświęcenia staliśmy się przez Chrzest Święty, który włączył nas w życie Jezusa. Okrzyk radości.
błogosławiona Aleksandrina da Costa wołała: chwała, chwała, chwała Jezusowi, cześć i chwała Maryi. Serce Ojca Świętego, złote serce, zdecydowało o poświęceniu świata niepokalanemu sercu Maryi. Jakie szczęście, jaka radość dla świata z bycia poświęconym, z przynależności bardziej niż kiedykolwiek dotąd do Matki Jezusa. Świat należy już do boskiego serca Jezusa, a teraz będzie należał do niepokalanego serca Maryi. Taki okrzyk radości wydobył się z ust błogosławionej Aleksandriny Marii da Costa 22 maja 1942 roku, kiedy to otrzymała wewnętrzne światło o tym, że papież Pius XII podjął już decyzję o poświęceniu świata niepokalanemu sercu Maryi. Pierwszy akt poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi miał miejsce 31 października 1942 roku. Dokonał go papież Pius XII. Najważniejszy cel misji Aleksandriny wypełnił się wtedy. Dziś poznamy bliżej tę niezwykłą dziewczynę nazywaną fatimską mistyczką oraz mistyczką uśmiechu. Maryja Królowa. W 1954 roku Ojciec Święty Pius XII ustanowił nowe święto Maryi Królowej. Jest ono współcześnie obchodzone 22 sierpnia. Ustanawiając to święto, papież ogłosił: naszą apostolską władzą wyznaczamy i ustanawiamy święto Maryi Królowej. Równocześnie zarządzamy, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala żywić niepłonną nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskim pokojem. Akt nieustannie ponawiany. Akt poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi ponawiali kolejni papieże: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek. Niezwykle ważny jest tutaj warunek, jaki przedstawiła Matka Boża siostrze Łucji. Akt poświęcenia ma się dokonać w jedności ze wszystkimi biskupami. Jest to dla nas światło, że wolą Bożą jest, aby poświęcenie niepokalanemu sercu Maryi zaangażowało i ogarnęło cały Kościół. Nie jesteśmy w stanie sobie do końca wyobrazić mocy oraz duchowych konsekwencji każdego z tych aktów. Możemy to jednak przeczuć, biorąc pod uwagę światło, które rzuciła na to siostra Łucja. Stwierdziła ona, że akt poświęcenia świata dokonany przez Jana Pawła II uchronił świat przed wybuchem III wojny światowej oraz stał się początkiem ery triumfu niepokalanego serca Maryi. Akt poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi jest w sposób szczególny poświęceniem jej wszystkich ludzi, którzy są jej dziećmi. Wypełnieniem i celem tego aktu jest nasze osobiste poświęcenie się Maryi. Dlatego też święty Paweł VI, który poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi w 1954 roku, 4 lata później wołał: wzywam wszystkich synów Kościoła, aby osobiście ponowili to poświęcenie sercu Matki Kościoła,
aby też potwierdzając ten wspaniały znak pobożności całym swym postępowaniem, starali się coraz doskonalej wypełniać wolę Bożą, naśladować ze czcią Królową Niebios. Wracajmy nieustannie do tego wezwania Matki Bożej, tak jak to zresztą podkreślał sam Jan Paweł II. Apel Maryi nie jest na raz. Jej apel musi być podnoszony przez kolejne pokolenia, zgodnie z coraz to nowymi znakami czasu. Należy do niego nieustannie powracać. Musi zawsze być odnawiany, napisał papież. Zgodnie ze słowami Jana Pawła II, Kościół nieustannie wraca do tego aktu i go pogłębia. Tak właśnie uczynił papież Benedykt XVI, który 12 maja 2007 roku nie tylko poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi, ale to poświęcenie rozszerzył i dzień później, 13 maja 2007 roku, mocą swojej apostolskiej władzy w niezwykle poruszających słowach poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich kapłanów świata. Już w pierwszym roku swojego pontyfikatu akt poświęcenia świata odnowił także papież Franciszek, który 4 lata później kanonizował Hiacyntę i Franciszka z Fatimy. W ramach lektury duchowej wczytajmy się dzisiaj w akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany przez Jana Pawła II w 1984 roku. Zgłębiajmy wyrażoną w nim duchową świadomość Kościoła Świętego, który całą swoją nadzieję składa w Niepokalanym Sercu Maryi. Lektura duchowa. Akt poświęcenia świata przez Jana Pawła II, proklamowany trzykrotnie, 13 maja 1982 roku, 16 października 1983 i 25 marca 1984 roku. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staje dziś na miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matko, umiłowanym. Staje w szczególnym poczuciu jedności ze wszystkimi pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium. Tak jak z woli Chrystusa apostołowie byli w jedności z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego aktu, w którym raz jeszcze pragnę zawrzeć nadzieje i obawy Kościoła w świecie współczesnym. Przed 40 laty, a także w 10 lat później, Twój sługa, papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski. Ten świat ludzi i narodów mam przed oczami również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane przez mojego poprzednika na stolicy Piotrowej. Świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat. Kościół na II Soborze Watykańskim odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie. Pomny na słowa Pana: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego serca i ogarnij miłością Matki i służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Racz nie gardzić. Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić siebie samego za wszystkich ludzi. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Mocą tego poświęcenia w ofierze uczniowie wszystkich czasów są powołani do żywego uczestnictwa w dziele zbawienia świata, do dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem wobec Twego niepokalanego serca zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić. Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody. Przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach, jakie też rozniecił w naszych czasach. Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego przez posługę następcy Piotra jednoczy się Kościół, ciało mistyczne Chrystusa. O, jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat, za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem. Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół. O, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu. Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno. Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego odkupienia, że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa. Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu odwiecznej miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn Jezus, dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią. Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu. Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna. Matko Kościoła, przyświecaj ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym. Zawierzając Ci, o Matko, świat wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim sercu. O serce niepokalane, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas. Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny wybaw nas. Od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania wybaw nas. Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego wybaw nas. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym wybaw nas. Od deptania Bożych przykazań wybaw nas. Od usiłowania zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich wybaw nas. Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu wybaw nas. Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga miłości miłosiernej. Niech powstrzyma zło,
niech przetworzy sumienia, niech w sercu niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. Światło. Aleksandrina Maria da Costa i poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi. 25 kwietnia 2004 roku Jan Paweł II beatyfikował Aleksandrinę Marię da Costa, nazwaną fatimską mistyczką. Historia tej dziewczyny jest niezwykła. Mając 14 lat, została napadnięta we własnym mieszkaniu. Chcąc się ratować, wyskoczyła z okna i spadła do ogrodu z wysokości 4 metrów, uszkadzając kręgosłup. W krótkim czasie została całkowicie sparaliżowana i resztę swojego życia musiała spędzić leżąc w łóżku. Przez ostatnie 13 lat życia nic nie jadła ani nie piła. Jedynym pokarmem, jaki spożywała, była Najświętsza Eucharystia. Ta młoda dziewczyna została wybrana przez Jezusa, by przekazać papieżowi i całemu światu naglącą prośbę Zbawiciela. 30 czerwca 1935 roku Pan Jezus zwrócił się do Aleksandriny tymi słowami: kiedyś prosiłem o poświęcenie rodzaju ludzkiego mojemu boskiemu sercu. Dziś proszę o poświęcenie świata niepokalanemu sercu mojej Najświętszej Matki. Miesiąc wcześniej Aleksandrina dokonała aktu osobistej konsekracji niepokalanemu sercu Maryi. Zwróciła się wtedy do Matki Bożej w słowach: Matko Jezusa i moja Matko, wysłuchaj moją modlitwę. Konsekruję Ci moje ciało i moje serce. Oczyść je, Matko Przenajświętsza, i napełnij Twoją miłością. Umieść blisko Jezusa ukrytego w tabernakulach, ażebym służyła Mu za lampkę, aż do końca świata. Niedługo po akcie konsekracji Pan Jezus skierował do Aleksandriny szaloną po ludzku prośbę. Ma zrobić wszystko, co możliwe, aby papież poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi. Krótko potem Pan Jezus dał Aleksandrinie obietnicę, która dodała jej odwagi. To będzie w Rzymie. Ojciec Święty poświęci jej świat, przyzywając ją jako Królową Świata i Matkę Bożą Zwycięską. Potem kapłani uczynią to samo we wszystkich kościołach świata. Nie lękaj się. Moje plany się spełnią. 7 lat duchowej walki. Boży plan wypełnił się po 7 latach. Przez ten czas Pan Jezus rzucał kolejne światła na znaczenie i sens takiego aktu. 25 kwietnia 1938 roku Aleksandrina otrzymała nakaz zwrócenia się do swojego kierownika duchowego. Powiedz mu, że trzeba napisać do Ojca Świętego, prosząc Go w moim imieniu o poświęcenie świata niepokalanemu sercu mojej Najświętszej Matki. Niech świat się jednak dowie, dlaczego jest jej poświęcane. Pragnę pokuty i modlitwy. W świetle tych słów widzimy, że Pan Jezus pragnie pokuty i modlitwy, które mają być owocem poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi. W 1940 roku kierownik duchowy Aleksandriny, ksiądz Mariano Pinho, prowadził dla portugalskich biskupów rekolekcje w Fatimie. Owocem rekolekcji była decyzja Episkopatu Portugalii o napisaniu oficjalnego listu do papieża Piusa XII z prośbą o poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi. Jednym z podpisanych był biskup da Silva, spowiednik siostry Łucji, która początkowo nie rozumiała, jak ta prośba Pana Jezusa odnosi się do powierzonej jej misji. 22 października 1940 roku otrzymała od Pana Jezusa wyraźną odpowiedź, że poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi ma się dokonać przez Aleksandrinę. Okazało się, że misja Łucji oraz misja Aleksandriny wzajemnie się uzupełniają. Przez drogę krzyżową do poświęcenia świata niepokalanej. Za łaskę poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi Aleksandrina zapłaciła wielką cenę cierpienia. Od 3 października 1938 roku do 30 czerwca 1942 roku w każdy piątek przeżywała w swoim ciele oraz w swojej duszy całą mękę Jezusa. Jej cierpienie było niewyobrażalne.
Jezus obiecał jej, że będzie przeżywać jego mękę aż do momentu, kiedy papież zdecyduje się poświęcić świat niepokalanemu sercu Maryi. Podwójna misja, niepokalane serce i Eucharystia. Również w misji błogosławionej Aleksandryny objawia się tajemnica jedności serc Jezusa i Maryi. Jej misja była podwójna – doprowadzić do poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi oraz rozpalić na nowo w sercach miłość do Jezusa ukrytego w Eucharystii. Temu drugiemu celowi służył cud polegający na tym, że przez ostatnie 13 lat swojego życia Aleksandryna nie przyjmowała żadnych pokarmów ani napojów, poza Najświętszą Eucharystią. Sam Pan Jezus wyjaśnił jej tę misję. Córko, umieściłem Cię w świecie i sprawiłem, że karmisz się tylko mną, aby udowodnić światu, co może Eucharystia, czym jest moje życie w duszach, światłem i zbawieniem ludzkości. Testament. Na 12 dni przed śmiercią, 1 października 1955 roku, w pierwszy piątek miesiąca Pan Jezus zwrócił się do niej z tą samą prośbą, którą skierował kiedyś do Małgorzaty Marii Alacoque, by przykładem swojego życia oraz zawierzeniem Bogu wznieciła w duszach ludzkich wygasłą miłość do Jego serca oraz do serca Jego Matki. 13 października 1955 roku Aleksandryna wypowiedziała swoje ostatnie słowa: nie grzeszcie, świat nic nie jest wart, to wszystko. Przystępujcie często do Komunii Świętej. Każdego dnia odmawiajcie różaniec. Z Bogiem. Do zobaczenia w niebie. Aleksandryna spisała też swój duchowy testament, który był adresowany do grzeszników, za których się ofiarowała. Został on wyryty na jej nagrobku. Grzeszniku, jeśli prochy mego ciała mogą Ci pomóc, abyś się zbawił, przyjdź tu. Zbliż się. Jeśli będzie potrzeba, możesz je podeptać, niech znikną moje prochy, ale Ty, grzeszniku, nie grzesz więcej. Nie obrażaj więcej naszego ukochanego Pana. Nawróć się. Nie strać Jezusa na wieczność. On jest taki dobry. Zapraszamy Cię dziś do zrobienia kilku prostych rzeczy, aby od tego roku świadomie i zgodnie z wolą Bożą przeżywać święto Maryi Królowej. Po pierwsze, weź swój kalendarz albo telefon i zapisz w nim tą datę, 22 sierpnia. Po drugie, zapisz przy tej dacie słowa papieża Piusa XII, które są dla nas wyrazem woli Bożej. Papież powiedział: równocześnie zarządzamy, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Po trzecie, postanów sobie, aby w tym roku przeżyć ten dzień w pełni świadomie. Możesz to uczynić, przygotowując się do niego duchowo poprzez 9-dniową nowennę, którą zaczniesz 14 sierpnia. Nowennę wybierz samodzielnie. Chodzi po prostu o to, aby przygotować się do tego święta poprzez 9-dniową modlitwę. I po czwarte, zaproś kapłanów, aby tego dnia, 22 sierpnia, odnawiać w parafiach poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi. Jest bardzo wielu kapłanów, którzy kochają Matkę Bożą, a nie odnawiają tego poświęcenia tylko dlatego, że o tym nie wiedzą. Do takiego odnowienia można użyć aktu Piusa XII lub aktu Jana Pawła II czy Benedykta XVI. Światło Słowa. Z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Bo jak śmierć, potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Z Księgi Izajasza. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.
Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest naszym ocaleniem. Modlitwa jest ratowaniem świata. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tego 16 dnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ono umacnia w nas to, co Bóg zasiał przez to słowo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzień 16 zakończony naszych medytacji. Świat oddany, świat poświęcony, świat w niepokalanym sercu Maryi. Kochani, wielokrotnie już przez różnych papieży świat był poświęcony niepokalanemu sercu Maryi. Ja bym chciał się zwrócić na tę uwagę, na te słowa bardzo ważne Jana Pawła II, który powiedział tak: apel Maryi nie jest na raz. Jej apel musi być podnoszony przez kolejne pokolenia, zgodnie z coraz to nowymi znakami czasu. Należy do niego nieustannie powracać. Musi być zawsze odnawiany. Też Pan Jezus takie bardzo cenne słowa powiedział do Alicji Lęczewskiej, że po akcie oddania musi być stan oddania. I to jest właśnie ideał, do którego będziemy dążyć. My już na was patrzymy jako na tych, którzy się oddadzą. Chcemy być takimi prorokami dobrymi. Myślimy, że tak, że tak będzie, bo wierzymy, że to Duch Święty wprowadza nas na tą drogę i nas doprowadzi do tego aktu. Po akcie ma być stan, czyli mamy nieustannie żyć i uczyć się żyć tym oddaniem. I ja bym chciał o takich dwóch praktycznych pomocach w życiu tym oddaniem. Pierwszym z nich jest coroczne odnawianie 33-dniowych rekolekcji. Bardzo do tego zachęca święty Ludwik i wielu innych, żeby raz w roku przeżywać takie 33-dniowe rekolekcje. Warto to robić zawsze innymi materiałami, żeby odkryć. To jest wielkie bogactwo tych czasów, że mamy już kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt różnych 33-dniowych rekolekcji, więc można co roku innymi materiałami się przygotowywać. Więc coroczne te takie 33-dniowe rekolekcje to jest jedno, co jeżeli posłuchaliście, kochani, wskazówki księdza Łukasza i macie notesik, wierzę, że tak jest, to wpiszcie sobie w tym notesie, może nawet z wykrzyknikiem, właśnie coroczne 33-dniowe rekolekcje. I druga rzecz, i myślę, że jeszcze ważniejsza, bo dotyczy każdego dnia, to jest codzienne takie właśnie odnawianie, chociażby proste, bardzo krótkie, i o takiej cennej formie tego odnawiania by kilka słów nam powiedział przed Łukasz. Ja jeszcze chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną taką ważną rzecz, fakt, który został podany w tej medytacji. Siostra Łucja powiedziała, że to, że Jan Paweł II poświęcił świat niepokalanemu sercu, miało skutek taki, że uchronił świat przed trzecią wojną światową. To myślę, że warto jest też zapamiętać ten fakt. I dlaczego teraz jest to tak cenne w naszym życiu, by patrzeć na papieża, patrzeć na tych ludzi, którzy się oddawali Matce Bożej? Dlatego, że to bardzo konkretnie chroni przed złem.
I tu Lucja powiedziała przed złem III wojny światowej. Ale w tej twojej codzienności, w tej naszej codzienności, w której idziemy do pracy, do szkoły, odwiedzamy kogoś, jakieś wykonujemy zadania przeróżne, idziemy po zakupy, w tej naszej codzienności potrzebujemy pomocy, my wiele rzeczy nie widzimy, co się wydarzy, gdzie może dojść do jakiegoś niebezpieczeństwa duszy i ciała. Dlatego prośmy Maryję właśnie przez akty strzeliste. Powiedzieliśmy wczoraj o tym akcie wobec tych trzech serc. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Ale też bezpośrednio zwracać się do Matki Bożej. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Czy Jezu, przyjmij nasze serca w sercu Matki Bożej. Czy przez Maryję, z Maryją i w Maryi rozpoczynam podróż, czy proszę ją o dopełnienie jakiegoś zadania. Wszystko to są takie niby drobne rzeczy, prawda? My to o tym wspominamy. To są takie małe rzeczy, ale one dają bardzo jasne takie wytyczne w naszym życiu, że my chcemy, abyś Ty, Maryjo, była w nas, była pośród nas. To jest jakby zapalić zielone światło na skrzyżowaniu. No i auto jedzie wtedy i ruch zaczyna się tam bezpieczny, a nie, że panuje chaos. Dlatego Maryjo, Ciebie zapraszamy, bo Ty możesz nas i chcesz nas schować w niepokalanym sercu Maryi. Nasz świat, czy ten bliższy świat, parafię, miejscowość, czy ten po prostu świat, w którym żyjemy. Róbmy to. I też te akty jeszcze strzeliste, które też mi przychodzą do głowy, które na przykład Jan Paweł II odmawiał. Często mówił po prostu cały jestem Twój. Totus tus. I to wystarczy już powtarzać. Właśnie. Cały Twój. Dwa słowa. Tak. I już od razu moje serce jakby się wznosi ku temu, żeby tą sytuację, na przykład, w którą za chwilę wejdę, oddawać. Wielu świętych pisze, przed każdą czynnością, przed różnymi rzeczami, które masz zrobić, wznieś chociaż na chwilę serce do Matki Bożej. Oddaj jej to, zmów jedno zdrowaś, Maryjo, albo po prostu jej powiedz, że Ci to oddaję, albo że zapraszam Cię. Tak. Też często Jan Paweł II się modlił, Maryjo, daj mi Twoje serce, prosząc, żeby ona mu udzieliła, użyczyła właśnie swojego niepokalanego serca. Każdy i każda z Was może mieć jakieś swoje takie ukochane, szczególnie bliskie akty strzeliste. Ważne, żeby każdego dnia z naszego serca płynęły te myśli, ta miłość, słowa ku Jezusowi i Matce Najświętszej. Bo Maryja pragnie mieszkać pośród nas, z nami i prowadzić nas do Boga, chroniąc nas przed wszelkim złem. Dlatego to, tak mówiąc trochę nieładnie, ale bardzo nam się opłaca. Bardzo nam się opłaca i bardzo tego potrzebują nasze rodziny i nasz współczesny świat. Oddawajmy świat, rodzinę, parafię i nasze serca niepokalanej. Niech tak będzie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.